Bolesław Prus, Katarynka. Na ulicy Miodowej co dzień około południa można było spotkać jegomościa w pewnym wieku, który chodził z placu Krasińskich ku ulicy Senatorskiej. Latem nosił się on wintnie, ciemnogranatowe palto, popielate spodnie od pierwszorzędnego krawca. Buty połyskujące jak zwierciadła i nieco wyszarzały cylinder. Jegomość miał twarz rumianą, szpakowate faworyty i siwe, łagodne oczy. Chodził pochylony, trzymając ręce w kieszeniach. W dzień pogodny nosił pod pachą laskę. Dzień dobry Państwu. Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji, powiedziała Maria Dąbrowska. Proszę Państwa, minął rok. Dzisiaj mamy 8 nowel na 8. edycję Narodowego Czytania. Przedsięwzięcie pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej, tym razem ze wskazaniem na piękne polskie nowele. Eliza Orzeszkowa, dobra pani, będziemy tą prezentować dzisiaj. Maria Konopnicka, Dym. Bolesław Prus, Katarynka. Bruno Schulz, Mój ojciec wstępuje do strażaków. Stanisław Rejmont, Orka. Rozdziobią nas kruki i wrony, Stefan Żeromski. Henryk Sienkiewicz, Sachem. I Henryk Rzewuski, Saba. Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku i Biblioteka Publiczna w Pasłęku, a także Urząd Miasta i Gminy w Pasłęku są dzisiejszymi organizatorami Narodowego Czytania. Witam zaproszonych gości, burmistrza Miasta i Gminy w Pasłęku, pana doktora Wiesława Śniczkowskiego, Teresę Brewko, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, Wojciecha Żylisa, dyrektora Pasłęcko-Braniewskiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku, Agnieszkę Pocałujko, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku, Leszka Świderskiego, dyrektora Banku Polskiego, Jarosława Lango, dyrektora Zakładów Opieki Komunalnej i Mieszkaniowej, nauczycieli z zespołu szkół oraz uczniów, nauczycieli zespołu szkół technicznych i ekonomicznych oraz uczniów, nauczycieli szkoły podstawowej nr 2 oraz uczniów również, mieszkańców miasta oraz miłośników książek i pięknego słowa. Witamy również panią Basię Gołąbek, emerytowaną dyrektor Biblioteki Publicznej, która jest naszym miłośnikiem i bardzo nas tu wspiera. Realizacja dzisiejszego wspólnego czytania jest możliwa dzięki środkom uzyskanym w ramach realizacji zadań publicznych. Bardzo miło tutaj powitać Państwa na pierwszym moim narodowym czytaniu, pierwszym moim tym wystąpieniu tutaj publicznym przed Państwem. 7. edycja pasłęcka. Jak napisał Pan Prezydent, tematem wspólnym tego naszego dzisiejszego spotkania, tematem, który łączy te wszystkie nowele wybrane przez Parę Prezydencką, jest to polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi i refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. A ja już zapraszam naszego pierwszego gościa, głównego organizatora też wszystkiego, co się dzieje w mieście, pana burmistrza Wiesława Śniczkowskiego. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, pani prezes, panie dyrektorze i panie i panowie. Pozwólcie, że w naszym imieniu na ręce organizatorów kolejnej, 7. edycji czytania chcieliśmy bardzo, bardzo podziękować za tą aktywność. Szczególnie tutaj kieruję słowa do pani i prezes, pani Krysi Jęczewskiej. Pani Krysiu, także z całego serca dziękujemy. Życzymy dalszej takiej pięknej pracy na rzecz miasta i gminy Pasłęk. Na ręce pani prezes te piękne kwiaty i uściski dla pana dyrektora. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Henryk Sienkiewicz, Sachem. W mieście Antylopie, położonym nad rzeką tegoż nazwiska, w stanie Teksas, spieszył kto żyw na przedstawienie cyrkowe. Zajęcia mieszkańców było tym większe, że od czasu założenia miasta pierwszy raz zajechał do niego cyrk, tancerek, minstreli i linochodów. 15 lat temu nie tylko nie stał tu ani jeden dom, ale też w całej bliższej okolicy nie było białych. Natomiast w widłach rzeki na tym samym miejscu, na którym stoi Antylopa,
wznosiła się osada indyjska zwana Chavatta. Była to stolica czarnych wężów, którzy w swoim czasie dali się tak we znaki granicznym osadnikom niemieckim, Berlinowi, Grindenau i Harmonii, że osadnicy dłużej nie mogli wytrzymać. Indianie bronili się wprawdzie tylko swego terytorium, które rząd stanowy Teksasu przyznał im na wieczne czasy najuroczystszymi traktatami, ale cóż to mogło obchodzić kolonistów z Berlina, z Grindenau i z Harmonii. Odbierali oni czarnym wężom ziemię, wodę, powietrze, ale natomiast wznosili cywilizację. Czerwonoskórzy zaś okazywali im wdzięczność na swój sposób, to jest zdzierając im skalpy z głów. Taki stan rzeczy nie mógł trwać. Osadnicy więc z Berlina, z Grindenau i z Harmonii napadli na uśpioną Chavattę. Chavatta została spalona, a mieszkańcy bezludniczy wieku i płci w pień wycięci. Eliza Orzeszkowa, dobra pani. Prowadzone za rękę przez Janową, żonę mularza, wyszło maleństwo do pięknego salonu pani Eweliny Krzyckiej, wylękłe i zachwycone, drobnymi kroczkami drepczące po ślickiej posadzce, gotowe stosownie do okoliczności wybuchnąć płaczem albo i śmiechem. Koralowe usteczka drżały i krzywiły się do płaczu, wielkie szafirowe źrenice paliły się od zdumienia i ciekawości, a ślicznie wykrojone czoło otaczały gęste, gęste włosy z barwą i gorącymi połyskami ciemnego złota. Była to 5-letnia dziewczynka, bardzo ładna. Helka, czemuż wielmożną panią ją w rękę nie całujesz? Patrzcie ją, z psem się już bawi. Niech wielmożna pani nie gniewa się na nią, to jeszcze takie głupie. Moja Czernisiu, widzisz, to owo dziecko, o którym wczoraj ci mówiłam. Przypatrz się tylko, co to za rysy, jaka delikatność cery, a oczy, włosy. Gdyby tylko troszeczkę utyła i nabrała rumieńców, można by ją drugiemu jakiemu Rafaelowi za model do cherubinka przedstawić. Przy tym sierota. Wiesz, jakim wypadkiem znalazłam ją u tych poczciwych ludzi. W takim smutnym domostwie, wilgotnym, ciemnym. Zaświeciła mi tam przed oczami jak perła na śmietnisku. Bóg mi ją zesłał. Ale moja Czernisiu, trzeba ją wykąpać, uczesać, ubrać. Maja Konopnicka, dym. Ile razy spojrzała w okno swej izdebki, tyle razy widzieć go mogła, jak z ogromnego komina fabryki walił siwym słupem. Nieraz nawet umyślnie odrywała od roboty stare swoje oczy, by rzucić na niego choć jedno spojrzenie. W spojrzeniu tym była dziwna błogość i jakby pieszczota. Ludzie szli i przechodzili, śpiesząc w różne strony. Rzadko który spojrzał w górę w kierunku komina. Jeszcze rzadszy zauważył siną smugę dymu. Ale dla niej dym ten miał szczególne znaczenie. Mówił do niej, rozumiała go, był w jej oczach niemal żywą istotą. Kiedy o wczesnym brzasku na opalowym, mieniącym się barwami juczni tle nieba, dym rozkłębiał się nad kominem w krągłych, czarnych runach, roznosząc ostrą, gryzącą woń sadzy, wiedziała ona, że tam jej martwyś w kotłowni przy palenisku stoi. Władysław Stanisław Rejmont, Orka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wyrzekł uroczyście chłop i przeżegnawszy się z namaszczeniem ujął za pług. Wio, powoluśko, a krzepko, smagnął batem z przyzwyczajenia. Pług zaprzężony w krowę i troje ludzi wężnął się w ziemię i odwalał czarną, lśniącą skibę. Starucha, ledwie kształtem dająca pozór człowieczy, rozbijała motyczką twarde grudy. Kilka wron podskakiwało za nią, wybierając z bruzdy pędraki. Orka szła niezmiernie ciężko i powoli. Pług był stary, na kółkach i zaprzęg lichy. W pierwszą parę ciągnęła kobieta z krową złączona wspólnym drewnianym jarzmem, zaś na przedzie, zaprzężeni w rodzaj szorów, mozoliła się rosła dziewczyna z chłopakiem. Krowa była jeno szkieletem obciągniętym poszerszeniałą skórą, a ludzie zaledwie cieniami. Długi, uparty głód jednako wyzierał im z oczu, okryci w łachmany wędzniali bosi, ciągnęli jednak zgodnie bez skarg i wyrzekań, przyginając się w strasznym wysiłku do ziemi, a z taką mocą, że trzeszczały odczyki i postronki. Choćby ta spyskać ze 3 albo 4 morgi, marzył głośno chłop, ledwie się wlekący za pługiem. Ziemniaków się nasadzi pod motyczkę, jęczmienia wsieje ze ćwiartkę grochu, to się jakoś przy boskiej pomocy przewiduje. W
Wio, wio, zachęcał, pchając usilnie bóg. Bruno Schulz, mój ojciec, wstępuje do strażaków. W pierwszych dniach października powracaliśmy z matką z letniska, położonego w sąsiednim departamencie kraju, w lesistym dorzeczu Słotwinki, przesączonym źródlanym szmerem tysiąca strumień. Jechaliśmy w wielkiej, starej landarze, rozrosłej ogromną budą, jak ciemną, rozłożystą gospodą, stłoczeni wśród tobołków w głębokiej aksamitem wyścielanej alkowie. Przyjechaliśmy na wywiany wiatrami płaskowyż, na wielkie, zdziwione rozdroże kraju. Tu była granica i tu stał stary, zmurszały słup graniczny z zatartym napisem i grał na wietrze. Matka płaciła myto. Żuraw rogatki podniósł się, skrzypiąc, potem landara szybko wjechała w jesień. Wjechaliśmy w zwiędłą nudę ogromnej równiny, spłowiałe i blade wianie, które otwierało się tu nad żółtą dalą swą błogą i mdłą nieskończonością. Jakaś późna i ogromna wieczność wstawała z wyblakłych dali i wiała. Na progu mieszkania matka wydała okrzyk zdumienia i zachwytu, subiekci oniemieli olśnieni. Na środku pokoju stał świetny, mosiężny rycerz. Prawdziwy święty Jerzy, wyogromiony kirasem, złotymi puklerzami na ramienników, cały dźwięczącym rynsztunkiem polerowanych blach złotych. Z podziwem i radością poznałem nastroszone wąsy i zjeżoną brodę mego ojca, sterczącą pod ciężkiego pretoriańskiego hełmu. Pancerz falował na wzburzonej jego piersi, mosiężne pierścienie oddychały szparami jak ciało ogromnego owada. Henryk Rzewuski, Sała. Bez najmniejszej przesady wyznać można, że nie tylko doświadczeniem, ale pożyciem nawet nie można objąć większego zaszczytu, jak było szlachectwo polskie. Bo szlachcic, choć najubowszy, był równy magnatowi. Przy pomocy boskiej mógł sam zostać magnatem. Pan Radziszewski, chorąży starodubuski, służył u księcia wojewody wileńskiego. Był u niego paziem, potem dworzaninem, potem dowódcą jego milicji. A przecie urzędował Rzeczypospolitej, posłował po sejmach i został orderowym panem. I ożenił się siostrzenicą księcia, panną Brzostowską, z tak wysokiego domu. Nikt się temu nie dziwował, gdy sam książę sprawował wesele, bośmy wszyscy byli równi. Kiedy hetman Żółkiewski podał do szlachectwa 40 mężów włościan, co się wsławili pod Kluzynem, sejm im wszystkim nadał nazwisko Żółkiewskich, tylko im kazał pieczętować się nie Lubiczem Żółkiewskich, ale jakimś innym herbem dla uniknienia familijnego zamieszania. Toż i hetman Rewera Potocki do klejnotu szlacheckiego podał wielu chłopów ukraińskich, co nie tylko, że do buntu chmielnickiego należeć nie chcieli, ale z nim razem krew za ojczyznę przelewali i sejm potwierdził jego sprawiedliwe żądanie. Stefan Żeromski rozdziubiał na skroki wrony. Andrzej Borycki, bardziej znany pod przebranym nazwiskiem Szymona Winrycha, wyjechał z zapagórków rajgórskich i skierował się pod Nasielsk, na szerokie płaszczyzny. Porzuciwszy zarośla, trzymał się przez czas pewien śladu polnej drożyny. Gdy mu ta jednak zginęła w kałużach, ruszył wprost przed siebie na poprzek zagonów. Przez dwie noce już czuwał i trzeci dzień wciąż szedł przy wozie. Buty mu się w rzadkim błocie rozciapały tak misternie, że przyszwy szły swoim porządkiem, podeszwy swoim porządkiem, a bosy stopy w zupełnym odosobnieniu. W kieszeni nie miał już ani okruszyny chleba i ani kropli wódki we flaszce. Dziurawe buty absolutnie wzięte, ale po śladach zostawionych na błocie przez te dziurawe buty szła za Winrychem ironia, spostrzeżeń, owa bieda okrutna, co nie waha się wtargnąć do miejsca świętego świętych. Wszystko przełajdaczone, szepcze Winrych pogwizdując, przegrane nie tylko do ostatniej nitki, ale do ostatniego wyschnienia wolnego. Serdecznie dziękujemy naszym szanownym gościom za przepiękną lekturę 8 najwspanialszych naszych nowel w ramach 8 Narodowego Czytania.